Karkówka, piwo, tymianek, rozmaryn i warzywa. Zaczynamy. Karkóweczka, 8 plastów. Rozdzielam, widzicie, jest mieszanka, brokuła, kalafiora, marchewki, ziemniaczek, pieczarka i zielony czosnek. Na rozgrzaną patelnię, na masełko, na ciepłe masełko, karkóweczka obsmażamy z obu stron. To robimy ze wszystkimi kawałkami, czyli te, co były na patelni, sio i wjeżdżają nowiutkie. Bach! Na tą samą patelnię, nawet taki malutki. I obsmażamy z obu stron. Teraz na tą samą patelnię pieczarki, już zjedliśmy mięso. Zielony czosnek, w opisie macie dlaczego zielony. Teraz przyprawy, przebełtam to tak raz, dwa, trzy, cztery. Wiecie, że ja jak nie bełtam patelnią, to chory chodzę. I do tego teraz pół litra piwa. Odstawiam obok, niech to się dusi już. Teraz rozgrzana brytwanka, na palniku ziemniaki. Mięso chwilę odpoczęło, troszkę soli do mięsa i troszkę soli do ziemniaków. Siup, niech się podgrzeją jeszcze chwilę. Jak się podgrzały, to wjeżdżają warzywa, broku, kalafior, marchewka. Jak pokroicie, nieważne, i tak się będzie dusiło. Teraz wpada na to wszystko jeszcze masło. Niech to się chwilę podsmaży, poddusi, masło się rozpuściło. Tak nie za mocno. I na to wchodzi wypoczęta karkuwa z deski. Teraz karkuwę zalewamy. Zagotowały się pieczarki, piwo, rozmaryn, tymianek i reszta przypraw. Zalewam, przykrywam do piekarnika. Grzałka góra-dół. Ja nie mam termobiegu. 175 stopni na pół godziny. Po pół godzinie wyjmujemy. Odkrywamy i delikatnie wciskam mięso pomiędzy warzywa do tego sosu. Zakrywam jeszcze godzina, półtorej do pieca. Teraz już jest gotowe, wyjęte, pięknie. Mięsko jest mięciutkie, gotowe do podania. Razem z duszonymi warzywami, przesiąkniętymi przyprawami, piwem, rozmarynem i tymiankiem. I teraz jeszcze tylko odrobina tego pysznego sosu. Ja go nie zagęszczam. I to jest karkóweczka w tymianku, rozmarynie i piwie, pełna smaku, aromatu, rozpływająca się w ustach. Zapraszam.